bardzo miło Państwa powitać w bibliotece. Ponieważ to jeszcze luty, to sobie pozwolę, że złożyć życzenia noworoczne. Wszystkim Państwu wszystkiego dobrego na cały rok. I ogromnie się cieszę, że mówili Państwo na otwarcie wystawy pana Arkadiusza Wielkowskiego. Proszę Państwa, tak chwilę myśmy rozmawiali tak luźno przed z wystawą i stwierdziliśmy, że fotografować to my fotografujemy wszyscy, prawda? W ten moment uchwycić ten szczególny się staramy. Natomiast fotografami no to już nie wszyscy są. I myślę, że to jest właśnie okazja spotkać się z taką właśnie osobą, która przykłada do tego dużo starania. Zresztą mogliście Państwo sami już zauważyć. Miło mi bardzo, że Pan Arkadiusz przyjął moje zaproszenie i tę wystawę udało nam się zorganizować. Przyznaję, że w dość szybkim tempie nawet to się stało. Także bardzo też za to Panu dziękuję. Zapraszam. Za takie zaangażowanie duże, bo Pani naprawdę poświęciła sporo czasu i poza, że tak powiem, poza swoimi godzinami pracy też spędzała. Bardzo to dziękuję, bo to się teraz liczy. I bardzo Państwa witam i cieszę się, że tak licznie Państwo już się przybyli. Jest bardzo mi miło, że jest takie duże zainteresowanie. Proszę Państwa, ja mam ochotę trochę przepytać Pana Arkadiusza. Może Państwo się interesuje od 4 lat. A te zdjęcia, które tu Państwo widzicie, to są powstały na przestrzeni 3,5 roku dokładnie. No to myślę, że to jest niedługi okres czasu dla takiej pasji, jak jest fotografia, no bo to jest jednak ciągła nauka i z każdym rokiem, z każdym miesiącem dostrzegam sporo błędów, które chciałbym w dalszym czasie wyeliminować, żeby te zdjęcia były jeszcze ciekawsze, lepsze. Niech Pan powie to, czy to jest zawód, czy to jest hobby, czy jak Pan do tego podchodzi? Ja do tego podchodzę jako typowa pasja, typowe hobby. To nie wiąże z tym jakichś tam, że powiem, planów na życie, czy żeby były to plany zarobkowe, ale dla mnie to jest odskocznia od rzeczywistości, od codzienności, miło spędzony czas, obcowanie z naturą. No, często jest tak, że nie wysypiam się może tyle, ile bym chciał, ale jest wielka radość, jak się zrobi dobre zdjęcie i później po paru miesiącach się je obejrzy. No, troszeczkę może w większym formacie niż te. Myślę, co jest na, co mamy, co badamy, przeglądamy na telefonach i komputerach. Jak się przyglądaliśmy tym zdjęciom, to przede wszystkim region, prawda? Nasz tutaj, ten najbliższy. No tak, tak. I Bytom, i tam i Nowe Miasteczko. Czy myślał Pan, czy marzył Pan o czymś w jakimś miejscu, które by chciałby Pan sfotografować? A jeszcze do tej pory się Panu to nie udało? Powiem tak, że no, fotografuję głównie, jak się można powiedzieć, za płotem, czyli no, własne podwórko, własne rejony, tu gdzie mieszkam i spędzam czas. Jest to duży plus, bo mogę w każdym momencie mogę zareagować, jak jest fajna pogoda, nie wiem, zbliżająca się burza, czy zachód słońca jest, widzę to i wsiadam w auto, jestem praktycznie 5 minut, jestem na miejscu i mogę zrobić ciekawe zdjęcie. No ale nie ukrywam, że jakieś tam plany, marzenia są. Chciałbym bardzo pojechać gdzieś do Norwegii, zrobić wzorze polarne. No niestety na razie to są marzenia, ale jak wiemy, wszystkie marzenia można spełniać i mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, że mi się to uda też. Może wystawa będzie początkiem kariery? Pierwsza. Kto wie? Przecież się to zdarza, prawda? Proszę Państwa, jakieś takie historie. No dobrze, wie Pan co, bo tak sobie myślę, że to jest chyba talent. Ale się mówi też, że talent to także i praca. Jak to u Pana wygląda? Proszę mi powiedzieć, bo talent to na pewno, no nie mamy wątpliwości. A ile pracy trzeba jeszcze włożyć, żeby taki właśnie efekt uzyskać? Dziękuję bardzo.
talent. No powiedzieć, czy no to nie już tak oceniać, ale na pewno trzeba troszkę pracy czasu poświęcić temu. No bo jednak zrobienie zdjęcia w krajobrazu, w dobrym świetle wymaga, no, nierzadko w tym samym miejscu pojawić się trzeba kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy, żeby utrafić dane światło, dobry efekt, żeby na tym zdjęciu wydobyć całe piękno, że tak powiem, regionu. Elementu, tak. Czyli rybaka ile tam pałował? Wędkarza. Przepraszam, wędkarza. Powiem tak, akurat wędkarz był zrobiony, że tak powiem, przed pracą. To był początek maja, jeszcze były te mgły, ranki były czasami chłodniejsze. Jechałem do pracy, a wiedziałem, że mają być mgły, a że jeżdżę do Głogowa, no to jadę o tej Odry, no i w sumie wędkarz mi troszkę popsuł, bo chciałem zrobić łabędzia, bo tam łabędź był. Łabędź odpłynął do rzewu uszczelić, on się rozłożył, no to poczekałem jeszcze 5 minut i jeszcze jego uszczeliłem, no, że tak powiem, brzydko. Ale to tak... No, jechałem do pracy, to można ten, ale większość zdjęć to jest jednak wszystko planowane, nie? To ciężko jest pójść, żeby przy okazji zrobić zdjęcie, nie? No, jak tu Państwo widzą, Księżyc, czy Droga Mleczna, czy tutaj gdzieś z mgłą, wschód słońca, przed wschodem słońca dokładnie, no to wszystko trzeba jednak sobie zaplanować i często sprawdzą pogodę, jaka ma być, zachmurzenie to też jest bardzo ważne. Czy mgły występują? No to tak. Burze, to burze, gdzie? No tutaj jest tak, burza. Tutaj burza, ale tutaj. No to jest beton. Widziałem, że idzie chmura, że gdzieś tam jakieś błyski są. Szybko zareagowałem i udało się to też złapać, tak? Proszę powiedzieć, żeby ten pierwszy tutaj, ta pierwsza fotografia, żeby osiągnąć taki efekt, to jest 30 zdjęć, 300? Bo Pan wybiera z tym zdjęć, prawda? Tak. Powiem szczerze, że to, nie, akurat tutaj przy tym to było jedno zdjęcie. Wiadomo, że jak ja jestem na jakiejś tam sesji, jadę w blender, to robię ich więcej. Akurat tutaj, to jest księżyc, te pierwsze zdjęcie, to jest wschód księżyca. Staram się zrobić go jak najwcześniej po wschodzie lub przed samym zachodem. Ale nie retuszuje Pan zdjęć? Znaczy, obróbka jakaś zawsze jest, także tutaj, nie wiem, każde zdjęcie, które Państwo widzicie gdzieś w gazecie, jest zawsze po retuszu. No, ale nie w gazecie, tutaj. Tutaj? Każde z tych zdjęć, no, że tak powiem, nie jest bezpośrednio z aparatu. Nie jest bezpośrednio z aparatu, aczkolwiek nie ma tu dużej ingerencji, także żeby to... Nie było to żadnych fotomontaży, nie było nic doklejane, przesuwane. Także tutaj jest wszystko... To co jest naświetlone, było na negatyw, że tak powiem, w piku, to jest wszystko tutaj na Pan robi dobrym aparatem zdjęcia, my robimy komórkami, przynajmniej ja. Więc jak Pan do tego się stosunkuje, do takich komórkowych zdjęć? Powiem szczerze, że dobre zdjęcie można zrobić każdym aparatem. Wiadomo, że tu są jakieś ograniczenia, ale jeśli chodzi o kadry, zauważenie jakiegoś sytuacji, miejsca, chwili, uwiecznienie tego, no to w każdym sprzęcie się zrobi. Także tutaj to myślę, że zwykły aparat w telefonie, tym bardziej, że teraz są takie aparaty, że no nie na to zdjęcie, albo większość zdjęć można byłoby taki rezultat tutaj osiągnąć. Także tutaj te najnowsze aparaty na pewno w telefonach mają duże możliwości. Mówił Pan, że to była chwila, jak Pan uchwycił tego wędkarza, prawda? A czy zdarza się Panu, że Pan po prostu czeka na ten moment, żeby ten właściwy, żeby tą właściwą rzecz sfotografować? No tak jest. Jest, tak. Jest, tak. Wyczekuje Pan długo, a jak długo się tak zdarzyło Panu czekać na któryś akurat z tych fotografii, żeby zrobić właśnie ten moment uchwycić? No może to nie da, ale... To zimę, bo kiedyś to było źle. A to zeszły rok, nie? To zeszły rok był chyba... Ale nie chodzi o porę roku, no bo wiadomo,
no na zimę to możemy też wyczekać już teraz czasami długo, prawda? Ale sam moment wycenia, pan... czy zdarza się panu, że czeka pan długo na to? Zawsze w prelerze jestem dużo wcześniej, przed no nie wiem, przed wschodem słońca, przed słońcem, staram się zawsze być wcześniej, żeby mnie sytuacja zaskoczyła, że gdzieś jak pojadę, że coś mi przeszkodzi, nie? Bo nie zawsze mogę być tam dojść, czy nie wiem. Coś może być tak, żeby sobie mógł zmienić ewentualnie miejsce fotografowania. A większość jest czasu spędzam na że tak powiem, szukanie nowych miejsc ciekawych, żeby je dokładnie pokazać. Niż na samo fotografowanie, nie? Bo jeśli już mam miejsce, to wtedy tylko sprawdzam pogodę i jadę tyle razy, aż mi się uda odpowiednie warunki trafić i zdjęcie po prostu zrobić. A powiedz proszę, czy to zdjęcie nocnego nieba to jest efekt jednej klatki? Czy musiałeś nakładać na siebie wiele klatek, żeby uzyskać tak rozświetlony? To jest jedna klatka, z tym, że tutaj trzeba było mieć obiektyw bardzo szerokokątny, żeby ująć aż tyle nieba. Nie? I nie mam takiego obiektywu, jasnego obiektywu. Mam jasny obiektyw, tylko z tym, że on jest 35 mm. I żeby ująć tyle nieba, to musiałem zrobić 4 zdjęcia poziome i po prostu je połączyć. Okay. Nie? I wykadrować. Ale to jest, ogólnie to jest jedna klatka. Nie? To jest panorama. A czy w związku? Tak? Dobra. Proszę. Czy w związku z wyjazdem do Norwegii i planowaniem fotografowania zorzy polarnej, a także no tutaj po tych zdjęciach w pierwszej części zwłaszcza, bo widać, że jednak niebo jest taką dużą częścią tych prac. To czy planujesz się bardziej na przykład rozwinąć astrofotografii? Czy jednak na razie po prostu zwykły obiektyw bez... Na razie to co jest. Pewnie, że są marzenia jakieś tam, żeby coś lepszego było i możliwości większe, nie? Ale na razie nie wybiegam tak do przodu, będę fotografował tym, co mam. Na razie wystarcza mi to w zupełności do tych zdjęć. A jeśli chodzi o nocne niebo, nie powiem, bo mam bardzo lubię takie klimaty, lubię tak, to widzę Państwa na zdjęciach nocną fotografię wieczorową, taką już faktycznie, że te światła. Świata dużo grają rolę w tych zdjęciach, nie? I księżyce, no. Ale jak mówię, no, głównie krajobraz i z taką stawką architektury, nie? Bo nie tylko, bo z takich zdjęć typową krajobrazem, że nie ma architektury, nie ma zbyt wielu. Zawsze gdzieś tam jakiś jest motyw architektury, szczególnie jakiegoś kościoła, lubię właśnie taką architekturę pokazywać, nie? Bo to jest takie jest... Dodaję temu zdjęciu klimat, jakieś tam budowla, nie? Ale człowiek się pojawia przypadkowo u pana na zdjęciach, tak? Czy to jest jakiś... Nie wszystko możemy zaplanować, tak? Nie wszystko możemy zaplanować. Ale człowiek po prostu jako obiekt. Jako obiekt, jako portrety, czy ten, to nie. Ale jestem zadowolony, jeśli mam szczęście, że rowerzysta na przykład tutaj przyjeżdża w tym momencie, jak robiłem to zdjęcie. Wiadomo, że czekałem chwilę jeszcze gdzieś, ale zacząłem wziąć jeszcze ten aparat, bo widziałem, że z daleka gdzieś się zbliża i to było zamierzone, żeby go tam ująć. Staram się, żeby jakiś motyw ludzki jest gdzieś tam odniesiony na zdjęciu, żeby nie pokazywać go. Także nie twarzy zazwyczaj kontury jakieś. Zarys człowieka, żeby po prostu ktoś później nie zarzucił mi, że wykorzystałem jego w tym zdjęciu. No. No właśnie, kwestia człowieka, żeby jaką znowu sławę. No właśnie nie. Powiem szczerze, że chyba nie wie do końca, bo nie da się go nawet poinformować. Przed pracą też się śpieszę. No właśnie, tak, skoro już przywołaliśmy wędkarza. Wysłanie tego zdjęcia na konkurs, to był zaplanowany impuls, jak to wyglądało? Wcześniej nie brałem w żadnych konkursach udziału. Troszkę tak
wszyscy z ciekawości wysłałem jedno zdjęcie. To było jedno zdjęcie. Wiedziałem, że mogę wysłać tam 20 zdjęć, ale wysłałem jedno zdjęcie, wybrałem. Uważałem, że tak w tych ramach tego konkursu jest to całkiem dobre zdjęcie. Miałem tego świadomość, że to jest dobre zdjęcie. Ale wiadomo, że tam było kupę tysięcy zdjęć różnych, naprawdę w różnej tematyce nawet. I liczyłem się z tym, że to po prostu przygoda, że to jest przygoda dla mnie, nie? Takie zapoznanie. Nie? I tym bardziej się cieszę, że zostało ono dostrzeżone. Nie tylko jury, bo to jury wybierało już końcowe rozstrzygnięcie, bo to jury wybierało, ale to na pewno tu wszyscy Państwo też żeście brali w tym udział, no bo było głosowanie i spośród tych 100 zdjęć, które miały największą liczbę tych głosów, zostało wyłonione to zdjęcie. Nie? Jestem bardzo zadowolony z tego i bardzo też Państwu za to dziękuję. A jestem ciekawa, czy wysłał Pan wersję elektroniczną, czy taką wydrukowaną na papierze? W regulaminie było, że tam były wysyłane same wersje elektroniczne. Elektroniczne tam miały swoje, że tak powiem, specyfikacje, żeby były dopuszczane do konkursu. No bo tak się zastanawialiśmy nad odbiorem zdjęcia, prawda? Elektronicznie, w komputerze, jak się odbiera, a jak patrzymy na zdjęcie w ten sposób zaprezentowane. Na różnicę. No przyznam szczerze, że nie wiem, nie. Może jestem staroświecka, ale to na mnie większe wrażenie robi niż to elektroniczne. Moim zdaniem zdecydowanie, z mojego punktu zdecydowanie na papierze, że tak powiem, odbitka jest lepsza. Jest lepsza. Tradycyjny jednak. Jednak tradycyjny przekaz jest lepszy. W dzisiejszych czasach każdy to trzyma na telefonach, na dyskach i ma tego tysiące i każdy to przerzuca. A lepiej jest moim zdaniem mieć zrobione odbitki tych najlepszych zdjęć, żeby mieć to w albumie, niż mieć tysiące, które mi się wydaje, że może w życiu później przejrzymy może ze 3 razy i to też tak pobieżnie, nie przyglądając się tym zdjęciom za często i szczegółowo. Nie? Każde zdjęcie ma tam opisane? Gdzie to było robione, kiedy? Powiem szczerze, że to jest tak, że jak ktoś się interesuje czymś, czy nawet osoba, która projektuje czy tam mapę robi, to no nie musi za bardzo tego opisywać. No, ja pamiętam nawet tu większość parametrów, które... Pamięć jest ulotna. Oj, nie wiem, już tak powiem, każdy to, co robi, to pamięta. Nie? Ja akurat może jeszcze jestem w takim wieku, że pamiętam wszystko, ale no, na razie nie muszę opisywać i wiem, gdzie co zrobione było, mniej więcej też kiedy. Może z przyszłości, jeśli tych zdjęć będzie jeszcze więcej, będę musiał gdzieś tam jakieś opisy robić, może katalogować je bardziej, ale póki co to nie potrzebuję aż tak opisów robić tych zdjęć. No, znowu się pokuszę o szkolne pytanie. Do którego jest Pan przywiązane zdjęcie? Takie to szczególne, to wyjątkowe, takie, którego... Patrzę Pan na nie z rozczuleniem. Tak wcześniej mówiłem, bardzo lubię zdjęcia wieczorowe, takie wieczorem robione, nocne. Sentyment mam, to zdjęcie nie pokazuje całego tego piękna, które było wtedy, w tym momencie. To zdjęcie Nowego Miasteczka i wschód tego krwawego księżyca. Czyli naprawdę. Pierwsze, tak? To jest tutaj, to zdjęcie. Jest naprawdę ten klimat był taki, że no ciężko było się skupić nawet, czy obserwować tylko ten wschód księżyca, czy starać się, żeby dobrać parametry szybko i robić te zdjęcie, nie? Ale naprawdę, no, pięknie to wyglądało na żywo. I tym bardziej, że to był początek marca, jeszcze ludzie przepalali w tych piecach i powiem szczerze, że to na pewno nie jest nic dobrego, ale temu zdjęciu dało dodatkowy klimat. Tam giełka taka była na tym zdjęciu i robiło to duże wrażenie. Były jakieś profity w tym konkursie? Chodzi mi. Ile dali? Nie, to było takie, że to były rzeczowe nagrody. Satysfakcja. Bardziej satysfakcja jest.
nie ma tam jakichś dużych, że tak powiem, profitów z tego. Na pewno nie pieniężnych, nie? Bo akurat tutaj to nie. I ona jest umieszczona, rozumiem, gdzieś tam oni jakieś autoszeragografii, bo się organizujemy jakieś albumy, gdzieś to jest miejsce, to zdjęcie gdzieś tam funkcjonuje w świecie. Już tak powiem, wystawiając zdjęcie do konkursu, tam trzeba zastosować regulamin jakiś i już tak powiem, nasza geografik mają prawo do tego zdjęcia, takie same jak ja. I mogą je wykorzystywać, mogą je kadrować, mogą je przycinać, wykorzystywać do wszelkiego rodzaju, nie wiem, plakatów jakichś tam. To w zależności kiedy tam będą siedzieć, mogą wykorzystać to zdjęcie. Nie? A czy oni będą teraz gdzieś to publikować, to ja do tego po prostu nie mam żadnego wpływu. Nie? Ja wszyscy czyłem tylko w konkursie. Z tego co wiem, na razie nic nie było z tym zdjęciem więcej robione, nie publikowane. Masz już w zanadrzu coś innego, co za jakiś czas nam tutaj pokażesz? Tematycznie innego? Chciałbym kiedyś pokazać jeszcze sam Bytom tylko. Sam Bytom. Oczywiście inne zdjęcia niektóre są, bo nie są też bytomowe zdjęcia, ale chciałbym pokazać już tylko Bytom i chciałbym to zaprezentować właśnie w takich, że tak powiem, w czterech polach roku odsłony, żeby były. No to trzeba potrzeba troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że mi się to uda. A gorzej może będzie zimą, bo tej zimy nie ma. To musimy właśnie Photoshopy jakie na zmianę właśnie. Nie robię takich rzeczy. Nie robię takich rzeczy, także tutaj jak są panoramy, to panoramy są i tutaj w tym akurat nie ma nic złego, bo tam nie ma jakichś ingerencji, które są dosyć dopijane. Szczególnie z księżycami, bo nieraz gdzieś tam ktoś pisał do mnie, że księżyc jest duży, że nie jest okrągły, jest idealnie, że jest w Photoshopie, że to jest sklejone, że tak powiem, nie? To tak nie jest. To tak nie jest, wszystko tu jest, mówię, to jest wszystko jedna klatka. Nic tu nie było doklejane. Jest tam sama lukiem, tak? Dokładnie, nie. Czy ma pan zamiar coś tam robić w tym kierunku, żeby, nie wiem, pogłębiać swoją wiedzę? Myślę, że pogłębiam cały czas. Praktycznie. Mieliśmy spotkania tutaj w inkubatorze, tu kolega też uczestniczył. Jakoś tak to później się wszyscy mieli czas, żeby się spotykać. Ale widzimy, że ona też tam pomaga, a dziecko? Chyba nosi tylko pas. Żona mentalnie wspiera. Tak. Czyli też zainteresowania, tak? Ania, tak? Tak. Kiedy wrócisz do domu? To właściwe pytanie, a później w czym ci pomóc, tak? Tak. Pierwszy recenzent. Krytycznie. Tutaj pani Ania wspierała, gdyby tutaj była budowana wystawa, także nieprawda. No ale tych zdjęć jest znacznie więcej, czy to jest tylko to?
To, co możemy zobaczyć pod tytułem. To są wybrane, według mojego gustu, że tak powiem, zdjęcia. Mam ich dużo więcej. Czyli one leżą w szufladzie, nie pokazuje ich pan? Są publikowane w internecie. Publikuję, wiem, że publikuję, chociaż nie wszystko, to, bo mam dużo więcej zdjęć, nie publikuję wszystkiego, no bo one nie przemawiają do mnie, nie pasują mi. Uznaję, że one są nie takie, jakie chciałem, bo wiadomo, że robiąc zdjęcia, nie wszystko wychodzą, nie wszystkie wychodzą dobre. One może technicznie są dobre, ale nie odzwierciedlają mojej wizji, nie przekazu. Dlatego często jest tak, że to samo miejsce jeżdżę kilkanaście razy, żeby... Czyli kosztowne hobby. No. A benzyna idzie w górę. Niestety, no. Zosiu, nie zniechęcaj, nie zniechęcaj. Każde hobby chyba kosztuje, no tak jak... Tutaj zeszliśmy do wniosku, że czas, teraz pieniądze, nagroda, tam pucharek, który do lodów, tak? To jest bardziej, mówię, to jest satysfakcja, jakieś takie... Na pewno, że to... To przyjemności się to robi. Z krajobrazu, że tak powiem, z krajobrazu... Fotograf krajobrazu nie że tak powiem, nie jest to zawód. Nie jest to zawód i to nie jest... Jak ktoś tam chciałby z tego wyżyć, to nie da rady. No, chyba, że to robi sobie dla przyjemności, a robi też... fotografię okolicznościową, która jest stricte... Ale to jest też dla nas przyjemność, wie, tak. Oglądać te fotografie. Bardzo dziękuję, że Państwo tak odbieracie to. Uczerpałam to. Może parę słów powiem, bo znałem te zdjęcia wcześniej. Autor jest bardzo skromnym człowiekiem i tak odpowiada i boi się, jak się mówi, jak dużo ma talent. Ewidentny talent ma, to nie ulega żadnej kwestii, talent kompozycyjny, talent doboru miejsca, wytrwałość wynikająca z pasji, to jest więcej niż jakiekolwiek pieniądze. No czy te takie, powiedzmy, że normalne pieniądze, jakie można by z tego uzyskać, ale też trzeba powiedzieć, że jest no, szczególnym artystą, dlatego że każda ta fotografia jest dziełem artystycznym, który składa się z wielu elementów, które musiał serce i swój talent właśnie włożyć. Od kompozycji do doboru barw, do doboru temperatury barwowej, do równoważenia tonów. Nieraz rozmawiamy na temat właśnie wykończenia zdjęć i paru z tych zdjęć ja powiedziałem, że ja bym zrobił inaczej, ale teraz jak widzę tu, no to chylę czoła, bo rzeczywiście ten wariant, który on wybrał, jest na pewno lepszy niż to, co ja tam sobie próbowałem mu zasugerować. Także dzięki, Janku, że mnie nie posłuchałeś. Bardzo ładne zdjęcia, szacunek wielki i naprawdę jesteś artystą. Dziękuję bardzo. Dobra, no. Dziękuję bardzo Pani za cierpliwość, bo pewnie jest to potrzebne, a za Pana może jakiś kubeczek w kształcie obiektywu, jak ten miejsce. Jak będzie Pan tam czekał na ten właściwy moment, to proszę wypić kawkę i wspomnieć wystawę swoją pierwszą. Stary, to wszystko wygląda.